Regen Małopolska, Sztandar Mazowia Zimna, duszpasterstwo Szklane Dąb.
tam też recenzje świętego, świętego Jana Pawła II, który do nas zawsze na uroczystość przychodzi. I wszystkich tutaj pielgrzymów i jednocześnie przy okazji wraz z tymi mieszkańcami wszystkich tutaj chcę przywitać na tej uroczystości. Bóg zapłać. Jako kustosz tego sanktuarium i gospodarz tego miejsca również witam was, pielgrzymi pracy, którzy tutaj przybywacie już od 37 lat. Do tego sanktuarium Matki Bożej Szkaplężnej przybywacie zawsze w tą rocznicę powstania styczniowego. Za chwilę będziemy, za kilka dni będziemy obchodzić już 150. rocznicę tego wydarzenia, największego powstania w historii naszej ojczyzny. Krwawe boje toczyły się dosłownie o kilkanaście kilometrów od tego miejsca, tuż za granicą zaboru, którego symbolem zawsze pozostanie Boża Męka, krzyż pomiędzy Paczułtawicami a Dębnikiem. Tu pod Pieskową Skałą 5 marca 1833 roku rozegrała się zwycięska bitwa powstańców pod wodą generała Lankiewicza, a 2 miesiące bitwa pod Krzykawką w Wolkuskich Lasach, gdzie zginął m.in. włoski bohater powstania Francesco Nuru. We wszystkich bitwach uczestniczyli przede wszystkim kosynierzy. Pamięć tych kosynierów i kucia kos przywołamy za 2 tygodnie. 2 lutego tutaj, u nas w Czerny, przed kościołem będziemy świadkami inscenizacji kucia kos i wykładu na temat walk powstańczych w Małopolsce. Już dzisiaj wszystkich na to kucie zapraszam. Na drugim końcu zaboru rosyjskiego, na Litwie, bohaterem powstania był święty Rafał Kalinowski, oficer carski przedtem, a później minister wojny na Litwie, skazany na śmierć, któremu zamieniono później karę na 10 lat zesłania na Syberię. Później wstąpił do karmelitów bosych, wiele lat tutaj był przeorem i tutaj zostały złożone relikwie właśnie w tym kościele, w tej świątyni bocznej kaplicy. Po zakończeniu mszy świętej oddamy cześć tym relikwiom. Powstanie toczyło się do połowy roku 1860, właśnie do jesieni 64, i choć poniosło klęskę, to odniosło moralne zwycięstwo. Wy tutaj, jak pan już Władysław wspomniał, przybywacie od rocznych czasów stanu wojennego, kiedy zlikwidowano wtedy legalnie działającą Solidarność. Też wielki ruch mający na celu wyzwolenie naszej ojczyzny od panowania komunizmu. I przybywaliście tutaj wtedy, by zaczerpnąć ducha dalszej walki o wolność naszej ojczyzny. Tak jak ojciec Rafał, który również walczył o to zbrojnie, a później walczył o nowe moralne narodu, tak i wy tutaj przybywaliście i przybywacie, by za tą naszą ojczyznę się modlić. Wolność nigdy nie jest nadana na zawsze, dlatego trzeba kultywować pamięć o tych zbrojnych wydarzeniach, o tej walce, uczyć o tą wolność i kultywować o tym pamięć i modlić się. Prawda na pierwszym miejscu. Prawda zbudowana na Bożym przekazaniu. I ta prawda wymaga od nas aktywności w szukaniu okazji do ukazywania prawdziwej wartości, jakich świat bardzo potrzebuje. Mamy pięknych, wspaniałych, świętych i odważnych świadków naszej polskiej chrześcijańskiej tradycji. I tu przy grobie świętego Rafała Kalinowskiego, czy wspomniany już święty Jan Paweł II. XXI wiek potrzebuje ludzi, którzy powiedzą im nie gwiazdy, nie znaki zodiaku, ale prawda w Chrystusie jest źródłem i kresem naszego życia. Módlmy się wspólnie dzisiaj tu przy grobie świętego Rafała Kalinowskiego.
Królewskiego, abyśmy nie dali zwieść się tym, którzy na nienawiści ludzkiej budują ogromny kapitał. Izajasz w pierwszym czytaniu wołał tak: ustanowię Cię światłością na Boga. Proszę, bądźmy wszyscy światłością dla najbliższych. Amen. Kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, za wstawiennictwem świętych powstańców ojca Rafała Kalinowskiego i brata Alberta Chmielowskiego, módlmy się za naszą ojczyznę, za nasz naród, aby przelana krew bohaterów przyniosła nam pokój i Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
zmiłuj się nad nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Apostole jedności Kościoła Chrystusowego. Módl się za nami. Wielki miłośniku Boga. Módl się za nami. Krzyżowi Ewangelii. Módl się za nami. Matki Miłosierdzia. Módl się za nami. Śladowcą świętego Józefa. Módl się za nami. Ty przewodniku dusz. Módl się za nami. Czynniku konfesjonalny. Módl się za nami. Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia. Módl się za nami. Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, czystości i prostoty. Módl się za nami. Kapłani pójdą z wietrzami publicznie, natomiast powoli wszyscy się ustawimy przed nakazu kościelnym i pójdziemy z pieśnią do na cmentarz. Jak zwykle to ma miejsce. Ja tam do nas dołączę i będziemy dalej się modlić, będziemy dalej czytać. I hope it's all
Za wszystkich powstańców styczniowych, którzy ponieśli śmierć w obronie i o odzyskanie niepodległości. Pomódlmy się za wszystkich członków Solidarności, którzy także albo odeszli w sposób tragiczny, albo zmarli. Też walczyli i starali się o to, aby ojczyzna była wolna. Przez wstawiennictwo świętego Rafała Kalinowskiego, powstańca, także człowieka świętego, zanieśmy nasze modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rób nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światło ziemi i stali raj świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światło ziemi i stali raj świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światło ziemi i stali raj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zawsze na koniec tutaj naszej modlitwy na cmentarzu mówię o, tutaj o ludziach, którzy na tym cmentarzu spoczywają. No, tu jest pierwotny grób ojca Rafała Kalinowskiego. Tutaj został przewieziony, ponieważ zmarł w Wadowicach i tutaj został pochowany w tym miejscu. Kiedy w latach 20., później 30., z tego co ojcowie opowiadają, że generał zakonu zobaczył, że na tym grobie nie ma w ogóle ziemi. I pytał się, co tu się dzieje. A, no bo to ludzie przychodzą z okolicy i kradną tą ziemię. Jak to kradną? No kradną, ponieważ uważają go za świętego. No więc starajcie się o proces, no i tak ten proces się rozpoczął już w latach 30., no ale wojna, później komunizm przeszkadzały w tej beatyfikacji, no ale w końcu dzięki Boże, dzięki Panu Bogu i naszemu Ojcu Świętemu do beatyfikacji, kanonizacji potem doszło. Oprócz ojca Rafała Kalinowskiego, powstańcem był także generał Aleksander Błędowski, którego pomnik znajduje się w tamtej części cmentarza. Tylko to był powstaniec listopadowy. Skąd się to wziął? Skoro to był zabór austriacki, a powstanie toczyło się w zaborze rosyjskim. Niedaleko tutaj była granica i przerzucano przez kordon tych rannych i czy chorych powstańców i tak znalazł się w Pałacu Potocki w Krzeszowicach. I tam zmarł w wyniku cholery. Zaraził się cholerą, w obozie rosyjskim panowała cholera i dlatego zmarł. W grobie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, tam w samym rogu cmentarza, znajduje się grób pana Józefa Cichonia, bodajże imię Józef Cichoń. Jest to legionista, który dostał virtuti militari i później walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej, a ponieważ tutaj mieszkał w Czernej, ofiarował siostrom, już później po wojnie, po drugiej wojnie, ofiarował siostrom karmelitankom dom, dlatego właśnie go tam pochowały w tej krypcie, tam, którą tam widzicie. Ale też bohater, piękna postać. Po wojnie był w Kopie, czyli w tej straży granicznej, byśmy powiedzieli. Tam służył w taki sposób ojczyźnie. Tutaj to jest bohater I wojny światowej, okresu wojny z bolszewikami. W czasie II wojny światowej szczególnie odznaczył się dla ojczyzny ojciec Romuald Warakomski. Jego grób znajduje się tutaj w tej części cmentarza. To był Wilniak, urodził się w Wilnie w roku 1908, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie. Kiedy wybuchła wojna, zgłosił się do Armii Krajowej i przydzielono go do takiej komórki legalizacji. Komórka legalizacji polegała na tym, że fałszowano tam dokumenty. No oczywiście w dobrym celu ratowano w ten sposób ludzi przed najpierw, wiadomo, NKWD, potem Gestapo, znowu NKWD, policją litewską i tak dalej.
Oblicza się, że ta komórka legalizacji uratowała właśnie przed śmiercią, zesłaniem, obozami, rozstrzelaniem około 75 tysięcy ludzi, także Żydów. Później ojciec Romuald Warakomski no, musiał uciekać stamtąd, wstąpił tutaj do zakonu, był karmelitą bosym, tutaj był wychowawcą młodych nowicjuszy, potem był przeorem w Krakowie i tam UB się dowiedziało, że ten człowiek, no co to za podejrzany człowiek, w ogóle nic o nim nie wiadomo. I zaczęli go prześladować, w końcu zostawił, w końcu zaprzestał odprawiać mszę świętą, porzucił sprawowanie funkcji kapłańskich i zmarł tutaj w klasztorze jako osoba świecka. No niestety bracia też niektórzy nie stanęli na wysokości zadania, mieliśmy też niestety tu TW i oni na niego tutaj donosili. No i chłop się widział, że jest zewsząd otoczony, tu UB, tu współbracia, których powinien mieć oparcie, jeszcze na niego donosili. I chłop zamknął się w takiej podwójnej klauzurze. Pisał, wszyscy uważali, że on chyba jest nie za bardzo psychicznie zdrowy, ale jego listy, które pisze do rodziny w Stanach, pokazywały, że całkowicie był zdrowy, tylko musiał się zamknąć przed wszystkimi. I zmarł tutaj jako osoba świecka. Napisał piękną książkę pod tytułem Dramaty Wileńskie, gdzie opisuje całą swoją działalność właśnie w tej komórce. Fascynująca lektura, lepsze niż kryminały Agaty Christie. Więc polecam, można, z tego co wiem, chyba jeszcze w naszej księgarni ta książka się znajduje. Tutaj, nie wiem, już tu tych grobów, są groby dwóch naszych sybiraków, ojca Jakobina i ojca Benjamina. To byli zakonnicy. Jeden był w Miadziole, czyli na Białorusi przed wojną, a drugi w Wilnie. I Rosjanie ich w czasie wojny wywieźli na Syberię. No i tam na Syberii bodajże ojca Benjamina, a tego ojca Jakobina do Kazachstanu. I tam w czasie wojny miał problemy, a później po wojnie siedział do 1954 roku w obozie w Kazachstanie. Dopiero kiedy umarł wujek Stalin, dopiero wtedy wrócił do Polski. Opisał swoje przygody w takiej książce pod tytułem Katakumby XX wieku. Jeszcze po wojnie, kiedy wrócił, już go wypuścili z obozu, próbował jeszcze działać na Białorusi obecnej, czy Litwie, tam na pograniczu. No ale niestety nie pozwolono mu, wyrzucono go tutaj do Polski, już nie miał powrotu. No i tutaj w Czernej zmarł. Też piękna postać, piękna książka też, Katakumby XX wieku. Tutaj po mojej prawej stronie znajdują się groby dwóch naszych współbraci. Ojca Alfonsa Mazurka, to był przeor tutaj klasztoru czerneńskiego, został w 1944 roku zamordowany przez Niemców. Wywieźli go po prostu do Nabojowej Góry. Przejeżdżacie tutaj z Krakowa przez Nabojową Górę. Tam w pewnym miejscu go strzelono mu w brzuch, żeby się męczył, wrzucano mu ziemię do ust, żeby go jeszcze bardziej upokorzyć. Po prostu nakazano, aby zakonnicy w 1944 roku kopali okopy, bo wiadomo, armia radziecka się zbliżała. On się nie zgodził, więc zemsty oddział tutaj niemiecki wkroczył do klasztoru, zabrał go i go tam rozstrzelał w bestialski sposób, zamordował. Jest błogosławiony, został beatyfikowany wraz ze 108 męczennikami II wojny światowej na placu zwycięstwa przez Jana Pawła II. 1999 bodajże roku. I także nowicjusz, nazywał się Franciszek Powiertowski. Wstąpił tutaj do zakonu w marcu 1944 roku i kiedy wybucha powstanie warszawskie, prosi Pana Boga, taki układ z nim zawiera, za zgodą magistra, że gdyby się coś stało jego rodzinie, która mieszka w Warszawie, to on poświęca swoje życie za swoją rodzinę. No i rzeczywiście poszli sobie tutaj do Siedlca, do takiej wioski, gdzie było nasze gospodarstwo. I wracając został także zamordowany, zastrzelony przez Niemców, którzy tam akurat jakąś obławę robili na jakiś oddział partyzancki, ale widzieli doskonale, kto to jest, no niemniej po prostu go zastrzelono. Dowódca temu żołnierzowi później gratulował dobrego strzału. No po prostu w taki sposób ludzi traktowali Niemcy. Ale to się nie opłaciło wtedy akurat, ponieważ Niemcy taką teorię mówili Polakom, Polacy, bądźcie z nami, będziemy walczyć z armią radziecką. Chodźcie z nami, żebyśmy postawili bramę temu bolszewizmowi. Ale wtedy Radio Lublin, BKWN, wykorzystało tę sytuację i nadawali, że Polacy, nie wierzcie Niemcom, ponieważ oni mordują ludzi kościoła. A przykładem jest właśnie Czerna, gdzie zamordowano przeora i nowicjusza. Więc tak to wszystko tutaj wyglądało. Wśród braci, którzy tutaj są pochowani, tutaj
znajduje się grób ojca Jana od Krzyża. Zmarł kilka, 3 lata temu bodajże, czy 4. Był w czasie wojny w Narodowych Siłach Zbrojnych. Oczywiście nikt o tym nie wiedział, tylko dopiero później mi się przyznał, rozmawialiśmy przed jego śmiercią, miał pseudonim, opowiadał, jak to w Puszczy Kampinoskiej robili koncentrację, żeby pójść na pomoc Warszawie, powstaniu warszawskiemu. No niestety do tego nie doszło i po prostu jakoś tej Puszczy Kampinoskiej zostali. Potem po wojnie wstąpił do zakonu w tym samym czasie, co ojciec Romuald Warakomski. Jeden i drugi wiedzieli, że to są konspiratorzy, prawda? Jeden drugiego wyczuwał natychmiast. No ale oczywiście nic sobie nie woleli nie mówić, żeby wiadomo, żeby no, uchronić się przed jakimiś konsekwencjami ze strony Służby Bezpieczeństwa czy NKWD, prawda? Ale wyczuwali się natychmiast, wiedzieli, że jeden jest konspiratorem i drugi. Tutaj są także tablice poświęcone naszym ojcom, ponieważ dwóch naszych ojców zostało zamordowanych przez UPA na Ukrainie. W miejscowości Wiśniowiec. Tam po prostu ponieśli śmierć z rąk UPA. Jeden także z naszych współbraci gdzieś zginął na Białorusi. Gdzieś jeszcze ze dwóch gdzieś tam przepadło w świecie w czasie II wojny światowej. Tutaj więc widzimy, że no tutaj oczywiście to ludzie, którzy służyli Panu Bogu, ale i służyli ojczyźnie, służyli drugiemu człowiekowi. Potrafili, prawda, jakoś godzić tą służbę i Bogu, i ludziom w swoim życiu. No, za tą swoją służbę, za te swoje poświęcenie nawet musieli czasem zapłacić najwyższą cenę. Czy nawet śmierci, czy pogardy, odrzucenia, czy prześladowania w taki czy inny sposób. Myślę, że ciągle są dla nas przykładem w tych naszych czasach spokojnych, gdzie się niby nic nie dzieje. No, uczą nas, żeby jednak z odwagą, prawda, służyć drugiemu człowiekowi, Panu Bogu. Jak ojciec Rafał Kalinowski służył ojczyźnie, człowiekowi, w końcu Panu Bogu, został świętym. Myślę, że no nie wiem, czy od razu zostaniemy świętymi, ale warto poświęcić służbie całe nasze swoje życie. To sens życia w ogóle człowieka. Służyć, kochać drugiego człowieka. Jeszcze taka informacja, ponieważ mówiłem przed chwilą o ojcu Romualdzie Warakomskim. O tym naszym bohaterze został zrobiony film. I ten film, nazywa się ten film Wileński Wybawiciel. I zostanie on wyświetlony w niedzielę 26 stycznia o godzinie 18 w Krakowie, w Centrum Duchowości przy ulicy Rakowickiej 18, w naszym klasztorze karmelitańskim. Tam jest taka aula, taki budynek i tam ten film zostanie wyświetlony. Jeszcze raz, czyli za tydzień w niedzielę o godzinie 18. O 17 będzie msza i potem później będzie można ten film zobaczyć. Nazywa się Wileński Wybawiciel. No bo mówię, jak już wspomniałem, uratował wielu, tysiące istnień ludzkich od śmierci, od wywózki i tak dalej. Także uratował między innymi księdza Sopoćkę, to ten spowiednik siostry Faustyny. Michał Sopoćko, także święci i bohaterowie ratowali świętych. Jemu także wystawił fałszywe dokumenty i dzięki temu ojciec Michał Sopoćko mógł się przedostać do Polski, bo też go gdzieś tam pewnie NKWD prześladowało, nie wiadomo jakby się jego losy potoczyły. Dzięki ojcu Warakomskiemu dostał się tutaj do Polski. Więc zachęcam do obejrzenia tego filmu, czy nabycia książek, no nie potraktujcie tylko jako reklamy, ale naprawdę warto te książki, czy ojca Romualda Warakomskiego, czy ojca Benjamina, katakumby XX wieku, przeczytać, bo naprawdę piękne postacie pokazują całe zło ogrom tego wszystkiego, czym był komunizm, czym był nazizm i tak dalej, szczególnie komunizm oczywiście. Pokazują to wszystko, więc warto takie książki czytać, przekazywać młodemu pokoleniu, żeby się nie dali nabrać na pewne piękne słówka. Solidarni nas jest ten dzień, a jutro jest wraz z nami, więc wyjmy tak, jak gdyby nas tu wiek. Odwolny kraj, spokojny kraj, fundament, a jeśli to Polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. To lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć.
się, bo jeden jest nasz cel. Solidarni nasz jestem dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. O lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jestem dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Solidarni nasz jestem dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Nie porzucili Ukrainy na swoją okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały oni, zamknute karty reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i polskich Greków Ciebie, Króle,
You are.